Mogłaś trafić jeszcze gorzej. Niektóre kobiety mają mężów kryminalistów. I też z tym żyją. A jednak ani ta Adzio, ani ten nasz Karolek nie są kryminalistami. Alina! Ala! Tadeusz jest w więzieniu. Co? Ja! No cóż, życie weryfikuje pewne sądy o ludziach. Nanka, siadaj. No i jak to? W jakim więzieniu? Nie wiem, ile ma nas tych nerwów, nie zrozumiałam. Był telefon. No, usiądź, dobrze, ale za co? Podobno on i Karol byli na tym meczu. No jaki? Byli na meczu, a widzisz. No i co? I tam była jakaś burda. Jaka burda? Nie wiem. Podobno kibice bili się z policjantami. I mój Tadzik, mój Tadeusz, zdemolował 10 policyjnych nysek. Ale i ciężko pobił 20 policjantów. To jest niemożliwe. Niemożliwe? Narobił strat na 100 tysięcy złotych. Nowych. Ale co mu teraz zrobi? No cóż, będzie musiała pani wziąć kredyt bankowy. Za ekscesy niektórych mężów trzeba jednak płacić. Mam się przestań. Jedź ciasteczko. Skoro ten mały pan Tadzio pobił 20, to ciekawa jestem, jakie wyniki osiągnął nasz Karolek. Jak myślisz, córeczko? Danusia, zastanówmy się, no przecież to jest w ogóle niemożliwe, to w ciągu godziny najdalej wszystko się powinno wyjaśnić. Danka, spójrz na mnie, czy my znamy naszych mężów, czy my ich nie znamy? O, na pewno znacie. No to posłuchajcie. Cześć dziewczyny, tragedia, kompletna tragedia. Wyobraźcie sobie, umówiłem się z marszałkiem na mecz. No, mieliśmy się tam zapoznać, teraz miało zbliżyć, może jakiś awans, no i wiecie co? Co? W ogóle go nie spotkaliśmy. Karol, ale nie karoluj mi teraz, no nie karoluj, no! Ludzie, jaki tam był tłok, norka, to ja w ogóle gdzieś zgubiłem, no! No tragedia, marszałek mi tego nigdy w życiu nie wybaczy. Karol, gdzie jest Tadzik? A co, nie u siebie? U siebie. No, Karol. Byłem pewien, że wrócił. Nie wrócił. Karol siedzi w więzieniu, rozumiesz? A ty jak ty wyglądasz? Spójrz na siebie! Co tam się działo? A taka mała zadyma z policją. No przepraszam, bójka. Aha. Niechcący znalazłem się w środku i... Tadzik siedzi w więzieniu? Niemożliwe, no. Przecież on od razu zjał krzaki. Jesteś pewna? Oczywiście, a byłaś na górze? Może on tam czeka na ciebie cały zdrów? Myślisz, kochany Jezu, co to mówi? No to papa, lecę, Ala. Co tam się działo? Szamanku? Legia cywuka jest jeszcze... No... Karolek morduch, no ty moja! Gratulacje! Miły panie, możecie być panie z niego dumne. Jakby było z czego? O! Z szacunkiem. Z szacuneczkiem proszę. Gdybym miał takiego zięcia, to bym go na rękach nosił. Ja na pewno nie będę. No nie, to jest skandal. Teściowe w ogóle nie szanują zięciów. Oj tak. Jest to takich zięciów. Co pani pewnie sobie myśli? Że on to jest takie małe byle co, tak? Nie, to jest 200-kilowe byle co. Mamo! Cicho, Karol! Cicho! Ja jej powiem. Zaraz pani powiem coś, po czym do końca życia nabierze pani do niego szacunku. Wątpię. No, Karolek. No. Nie bądź taki skromny. Mordo ty moja. Otóż, proszę pani. Pani zięć. A pani mąż własnym ciałem staranował 6 gliniarzy sam. Boże! A co? Nie spodziewałeś się, co? Nie tak, to rzeczywiście przerosło nasze oczekiwania. Proszę pani, już na sam jego widok gliniarze wjechali, gdzie pieprz rośnie.
Nie, no ja chciałem powiedzieć, że tu jestem przypadkiem, no. A tłum napierał z tyłu i... Jaki skromny, nie? Jaki skromniutki! Powiecie, panie... Miły panie, ja na początku za dymy też sobie pomyślałem w mordę, co on tam do nich w ząbek szarpany lezie, nie? Kapuś jaki czy jak, rozumiesz? Aż tu nagle patrzę, a on sam normalnie taranuje 6 gliniarzy. No to jak reszta funfli to zobaczyła, to naprzód, nie? Naprzód! I naprzód! Ja po prostu biegłem, nie zdążyłem wyhamować. Dobra, 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 dobra. Gdzie ja miałem oczy, że ja Karolka do naszej grupy turystycznej nie wciągnąłem? Do czego? Do grupy turystycznej, ale to się jeszcze da naprawić. Karolek, morduchno, ty moje. Nie dobra, panie. Słuchaj, od przyszłego sezonu razem jeździmy na wszystkie wyjazdy. Z tobą, bracie, nikt nas nie pokonał. Zdemolujemy wszystkie pociągi. Wszystkie stadiony, rozumiesz? Zobaczysz, wtedy nawet teściowa cię doceni. Nie. Panie Kurski, no mimo wszystko ja... Słuchaj, Karol. A jak na mieście jakaś robota się trafi? Jakiś kiosk obrobić czy coś? No, to ja o tobie pamiętam, nie? Dziękuję, dziękuję. W każdym razie, Karol, za ten mecz masz u chłopaków tytuł wicekróla. Wicekróla? Ty, Karolku, nawet w chuligaństwie nie umiesz być najlepszy. Mamo, w jakim chuligaństwie? No, panie Kurski, niech pan jej powie. Nie ma go. Miłe panie, Karol nie mógł zostać królem. Bo dzisiejszego dnia królem Żylety został niejaki Tadeusz Norek. Boże, Tadeusz? Królem czego? Tadeusz, król Żylety Norek. Pani Danuto, pani mąż ze sztandarem w ręku sam poprowadził nasze legiony do ataku na policję, jak jego imiennik Tadeusz Kościuszko. Tak, Gabrysiu, ja ci tłumaczyłem. Tadek po prostu dał drapaka za żywopłot, jak się zaczęło. Dał drapaka. Dał drapaka. Dobre. Dobre. Przecież każdy to wie. Nawet dziecko to wie, że największe siły policyjne zawsze są zgrupowane. Gdzie? Za żywopłotem. Tak jak kiedyś ZOMO, no. Aha! Proszę państwa, wszyscy nawet boją spojrzeć się w tę stronę. I nagle co widzimy? Co? Co? Samotny bohater. Tadeusz Norek. Ze sztandarem CWKS sam rzuca się na 200 uzbrojonych po zęby gliniarzy. Krew w nas zawrzała. Krzyknąłem, fufle! To Tadeusz Norek potrafił umierać za Legię, a wy nie? Wszyscy ruszyli za pani mężem. Odnieśliśmy wielkie zwycięstwo, pani Danuto. To nic, że pani mąż poległ. Poległ? O, mama, serwis! Kiedy wieźli go tą suką na dołek, cała Żyleta zaintonowała w tym CWKS, CWKS. Legia, Legia, CWKS. Pani Danuto. Pani Danuto! Pamięć o Tadeuszu Norku nigdy nie zagasi. Składam pani moje kondolencje oraz wyrazy najwyższego szacunku. CWKS. Panie Kuśnik, Legia, Legia. Do widzenia! Zawsze myślałam, córeczko, że popełniłaś mezalians. Ale teraz widzę, że mogłaś trafić jeszcze gorzej. Pa, Karolku! Pa! Anka, nie płacz. On na pewno chyba nie zginął.
To tylko taka przenośnia była. Na pewno go zwolnią. Tak, ja wiem, ja wiem. Ale jak sobie wyobrażam, że biedaczek siedzi sam w celi z tymi żulami. Ale oni go zabiją. Oni go zabiją. Dzwonimy na policję. O. Ale było, mówię wam, wsadzali po 20 do celi. No, ale potem im wszystko wyjaśnili, a nie puścili. Tadzie, siedziałeś z 20 szalikowcami? Nie, nie, mnie jako przywódcę posadzili osobno. Było nas 5 w celi. Ja i 4 kolegów. Wszyscy wielokrotni mordercy. Nic ci nie zrobili? No. Chcieli. Bo, cicho. Chcieli, chcieli. Ale od czego król Żylety ma łeb? Od czego? Powiedziałem im. Co? Co? Powiedziałem im, żeby uważali, bo to ja zlikwidowałem Stingera. Stingera? Tego gangstera, no. No nie słyszeliście? Tak. Już mówili w telewizji. No. W jastarni. O. Zaraz. A w jastarni? Tak. Tadeusz. Bez mojej wiedzy byłeś w jastarni? Kiedy? Nie. Tadziu, musisz jej powiedzieć, że ty to wszystko wymyśliłeś, bo ona się bardzo zdenerwuje za chwilę, no. Oczywiście, przecież ja lubię mokrą robotę, ale bez przesady. Oni ci uwierzyli? Ci gangsterzy w tej celi? No, na początku nie chcieli. Powiedzieli, że nie wyglądam na zawodowego killera. Wiesz, co mi powiedziałem? Że Stinger też tak myślał. I dali się nabrać kupole. Inspektor Kokokokoczek melduje się. Czy pan Tadeusz Noryk? Tak, to ja. A policja? No to przecież to już chyba zostało wszystko wyjaśnione. Tak, tak, ja już wszystko wyjaśniłem panu komisarzowi. Wszystko sprawa jest zamknięta. No tak to chyba pomyłka była. Nie, o to chodzi. My mamy do pana tylko jedno malutkie dodatkowe pytanko. Na czyje zlecenie zlikwidował pan Stingera?